Witamy kolegów hodowców. Ten filmik jest poświęcony aukcji, którego naszego gołąbka się odbywa na u Krzysia Kłosa z Wugie Kosakową. Jest tam nasz gołąbek, który uczestniczył w tych lotach. Fajnie przyszedł, bo przyszedł 19 z finałów. Był to lot 380, macie, tak? Bodajże tam 300. No coś koło tego, niespełna. Koło tego. Lot był taki troszeczkę przez morze, musiały przejść. I myślę, że fajny gołąbek. U nas też są fajne po tej parze. Ponieważ no nie ściemniał, tylko szedł. Jakby szedł przez wodę, nie boi się. Wiadomo, gołębie nieraz lubią obchodzić lasy, wody. Gołąbek szedł. 19 z finału. Więc fajnie, nas to cieszy. Gołąbek ten został licytowany przez jednego kolegę, później przez nas został przelicytowany. Pierwszym powodem jest to, że myśmy chcieli do rozpłody gołąbka. Jest tak, że niektóre gołębie nie kupi się za stówkę, 200, 300 takiego gołębia z takim pochodzeniem, więc myślimy, kurczę, weźmiemy sobie. Bo linia jest, która, no my wiemy, że linia jest ok, więc sobie fajnie, bo ten gołąb się też sprawdził. Sprawdził się u Maćka w lotach. Jednakże tak później, no reasumując, gołębi jest dużo, mamy dosyć sporo i jest ciężko z tym miejscem, mamy matkę, więc przekonał nas do tego jeden kolega z Bydgoszczy, kolega Bogdan, który po prostu tego gołębia no chce wziąć za tą kwotę, więc uzgodniliśmy z nim tak, że po prostu za te 300 kolega go dostanie, ale jeżeli przebije, no nie będziemy bili dalej, więc chcemy nagrać, powiedzieć coś, żeby nie było tak, troszeczkę wytłumaczyć coś, bo akurat tam jest Marport, to akurat my jesteśmy my, ja dokładnie, więc żeby troszeczkę, mówiliśmy, że damy też szansę innym, bo my wiadomo, jesteśmy szczerzy, nie ościemniamy, jakieś nie robimy jakieś tutaj, więc gołąbek miał zostać u nas. Miał zostać u nas właśnie ze względów, że wiadomo też finansowych, no my z tego gołębia mamy jakby połowę, mniejszą połowę, więc dostać 150 za gołębia, który jest no, u nas z jednej z najlepszych linii chyba, tak? Tak, a dostać powiedzmy na przykład ze 120 połowy, czy 50 zł, czy 60, to jest matka akurat, zaraz powiem. Więc wyjaśniamy, zachęcamy do licytowania, no ksiądz, chciałem powiedzieć, kolega Bogdan nie jest księdzem, ale powiedzmy mówił, że tam może no za 320-40, więc on ma poprosić jakby co, syna, będzie mu licytował, nie będziemy już za naszym pośrednictwem licytować, więc no wiadomo, uczciwie pokażemy. To jest matka tego gołębia, ona w 2017 roku miała 12 konkursów jako roczna. Tak, 12. Była drugim lotnikiem oddziału naszego całego i była najlepszą roczną i drugą roczną okręgu gdańskiego. Więc no, siłą rzeczy poszła do nas do rozpłodu, poprzenosili nas gołębnika, więc ostatnio zostało. Więc została. To jest jakby jej córka. Matka jej też wybitnie się sprawdzała, miała 9 konkursów, też u nas jest, miała 9 w tamtym roku. Ona była jakby, w 2017 nie miałem, że tam kategorię chyba A, miałem czwartą czy coś wygranych, nie miałem w oddziale, jakoś na podium, ale ona była jakby... W każdej kategorii, dobrze tak, pamiętam, tak u Ciebie. Tak, na pierwszym była jakby pierwszym najlepszym lotnikiem w każdej kategorii, jakby ją tam gdzieś tam ją przepisać, więc był też taki lot, mieliśmy jeden maraton. Ona była piąta w okręgu gdańskim całym, więc na 10 tysięcy gołębi była piąta. W rejonie była pierwsza. Bo siostra, jej matka, to jest samica, tak, na aukcji. Siostra jest u nas na gołębniku, tak, młoda, tak, jest gnieździaczka. I ma 4. I tak, tam jej powiedzmy... No, dwa ładne konkursy, szukać, tak, bo tu patrzymy na tą czarną. To jest chyba 6 czy 8 u nas na oddział siada i 48, tak, jak się teraz nie mylę. No. Także ma ładne konkursy, 4. Mamy więcej tak, z tej pary, tylko tam hasem niebieskie z drugiego lęgu, nie? Tak, niebieskie wyszły pojedy. Ojciec... A tak już niebieski to już... Ojciec został zakupiony na Wugie Kosakowo. Ojciec miał być samicą kiedyś. Nawet ten gołąb jest taką ma historię, że Marcinowi go kiedyś wciskałem. No, nie chciałem samca, nie?
został u mnie. Jest to kupiony, kolega miał kiedyś taki nick Division 303, te gołębie też się fajnie pokazywały. Rafał Barutowicz, kolega jest z Anglii. Jest to gołąb, z jednej strony pochodzi z drapy. No Szczampa, wnuk Imbret Ronaldo, także to był kupiony lotnik od kolegi z Mielińska. Tak? To bo widzę, bo to kart mam. Nie chcę ściemniać akurat, bo rodowód. A z drugiej strony był od kolegi Korzępa. To był kupiony taki lotnik. Jest to wnuk 15 gołębia Polski kategorii A. Także połączenie wyszło takie. Ten gołąb fajnie na wugie lato, prawda? I po prostu go wylicytowałem. Ten gołąb u mnie był z innym taką siostrą białej. To z tej linii, z tym gołębiem. Z tej linii akurat. Jak ja latałem jeszcze sam, to na trzy młode w 15 moich pierwszych gołębiach, gdzie też miałem mistrza akurat złotych młodych, trzy gołębie były w pierwszej 15. Trochę były te gołębie, co oglądaliśmy na jesień, że tak właśnie miały inną budowę, pamiętasz? Tak. Jak się nie mylę, odnośnie też upierzenia. Tak, i ten samczyk dostał tą samicę, ta samica pierwszy raz jest w rozpłodzie, bo wiadomo, gołębie przenoszone i takie wyszły, nie wiem, czy asy, czy nie asy. Myślę, że ta para zostaje na drugi rok, tak jeszcze nie rozmawialiśmy, ale... Tak, ale to porozmawiamy jeszcze, nie? To jeszcze nie czas. Także no, gołębie są uczciwe, no uczciwe są naprawdę z fajnych i gołębie są gołębi, które coś pokazywały. To są lotniki, bo to tak nam można nazwać lotnikiem, bo to jest lotnik, to nie jest gołąb, który siedział cały życie w rozpłodzie, ten gołąb latał. Przeszedł cały sezon w WG Kosakowo, nie wiem, tu miałem w tym rodowodzie, czy jest napisane, jak on tu był. No, półbrat tego gołębia był na Kosakowie, ale w zeszłym roku czy w tym samym był pierwszy, drugi, trzeci, dziewiąty, więc też cisnął. Cisnął i loty całe młode przeszedł, co poradził, a ta wiadomo, też cisnęła na cały sezon. Przeszła 12 konkursów, sobie łyknęła, więc lotnik z lotnikiem to jest połączenie. I coś z nich wyszło, tak? To nie tak. Jest. Wyszło, bo u nas i te gołębie nie poginęły, bo nie wiem nawet chyba, czy chyba ani sztuka może nawet nie zginęła. Nie, nawet na tych naszych tragicznych lotach chyba tak, treningowych pierwszych. Jakby jej córka, tragiczny lot, też jest nagrany, widzieliście koledzy, to czarna przyszła następnego dnia. Marcin tak. Rano widział z daleka, jak lądowała, to myśmy na nią czekali dosyć i to jakby papież wylądował u nas na gołębniku, bo ona po prostu wróciła nam rano następnego dnia. O całe szczęście, że miała siłę i no ma w głowie już, bo wróciła sama następnego dnia. Konkursów łyknęła, ten ciężki przewiany, no, nie będziemy wspominać. Także no, zachęcamy do licytowania, bo powiedzmy, to są dobre gołębie i my po prostu chcieliśmy też jakiś grosz mieć za te dobre gołębie. No to chyba każdy by chciał mieć, a więc tak to jest. My się nie bijemy dalej od tego gołębia, jak nie do ksiądz, cały czas ja nie wiem. Nie, kolega, księdzem. No kolega nie wiem, no bierze ten, kolega bierze, Bogdan go nabierze za te 300 zł. Także ten gołąb nie idzie nawet do nas. Także nic, tyle, pozdrawiamy. Ja myślę, że może wstawisz może link pod tym, pod do filmem. Akcji, mogę wstawić, no. Bo nie wszyscy może oglądają stronę licytacji, bo jest tego masa. Także nic. Także nic, tyle. Pozdrawiamy.